Witajcie, kochani. Zaraz zrobimy sznycle po czesku. Do tego będą nam potrzebne 3 kotlety z kaczku, cebula pokrojona w kostkę, boczek pokrojony, mąka, słodka papryka, olej, musztarda, sól, pieprz. I zaczynamy. Przepisy Joli.com. Mamy mięso przygotowane na kotlety. Tutaj mam 3 kotlety z kaczku. Proszę bardzo. Chudziutkie, ładne. I nie ubijamy, tylko ugniatamy. Ugniatamy z jednej i z drugiej strony. Teraz posolimy, popieprzymy. Wklepimy ładnie pieprz, żeby dostał się głębiej do mięska. Przewrócimy na drugą stronę. Powtórzymy to samo z drugiej strony. Posmarujemy musztardą. Ja mam musztardę sarebską. Obrócimy na drugą stronę. Teraz z drugiej strony posmarujemy musztardą. Już ostatni kawałeczek mięsa posmarowałam. Biorę mąkę i mieszam z papryką. Proszę bardzo, jaki piękny kolor. Panierkę mam zrobioną i obtoczymy kotlety. Proszę. Drugi kotlet. Ale napaćkałam. I ostatni kotlet. Kotlety mamy opanierowane i odkładamy na bok. Kotlety przygotowane, umyję ręce i smażymy boczek. Kotlety mamy opanierowane, teraz usmażymy boczek. Na patelnię dam boczek, wędzony. Palimy gaz. Poczekam, aż się podsmaży. Dodamy później cebulę. Popatrzcie, jak spieprzy, ale nie będzie z tego dużo tłuszczu. Będę musiała podlać olejem, żeby szybciej się podsmażyło. No, już się smaży. Jak boczek nam się zezłoci, to dodam cebulę. Teraz dodam pokrojoną cebulę i usmażymy to razem z boczkiem. To się chwilę posmaży. Boczek prawie nam się usmażył z cebulą. Teraz posolimy. Chwilę jeszcze podsmażymy. No i się usmażyło. Teraz zrzucimy to do miseczki. Usmażoną cebulę z boczkiem. Poczekamy, aż się nagrzeje tłuszcz i usmażymy kotlety. Tłuszcz rozgrzany. Ląduje kotlet na patelni. I następny. I jeszcze jeden. Odwracamy. Wiecie, że się już usmażyły. Ściągamy. Kotlety są usmażone. Teraz na każdego kotleta nałożymy przesmażony boczek z cebulką. Polejemy troszkę tym tłuszczykiem, co nam pozostał. Damy odrobinę zieleniny i proszę smacznego. Zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony www.przepisyjoli.com oraz do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!